Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z bardzo urokliwego miejsca. Witam z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Apostołów Piotra i Pawła w Pyskowicach. Dlaczego urokliwego? Są wakacje, jesteśmy trochę na zwolnionych obrotach. Tutaj dzisiaj jest bardzo pusto i panuje niesamowita kościelna cisza. Myślę, że wiecie, o czym mówię. To jest doskonałe miejsce i moment, żebyśmy posłuchali Bożego Słowa. Przypominam, że dzisiaj jest 11 sierpnia 2021 roku i Pan Bóg nas obudził do tego dnia. Posłuchajcie. W pierwszej księdze Samuelowej w 26 rozdziale jest zapisane: Niechaj będzie cenne moje życie w oczach Pana i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. I drugi fragment z Dziejów Apostolskich. Następnej nocy przystąpił do Pawła Pan i rzekł: bądź dobrej myśli. Moi drodzy, warto kilka słów poświęcić na to, żeby umiejscowić sobie w Słowie Bożym te fragmenty, które przeczytałem. Ten pierwszy z pierwszej księgi Samuelowej to jest moment, kiedy Dawid zmaga się z Saulem. Znamy tę historię, polecam, żeby ją przeczytać. Natomiast jest moment, kiedy Dawid daruje życie Saulowi, zakazuje, by przebić go włócznią i wtedy padają te słowa: Niechaj będzie cenne moje życie w oczach Pana i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. I to samo chce niejako Dawid dla Saula. I drugi fragment, kiedy Paweł, jak zwykle w swojej podróży misyjnej, wpada w tarapaty. Jest taki moment, kiedy ujawnia swoje obywatelstwo rzymskie. To wiązało się też z tym, że nie do końca można było go skazać bez procesu, czy wychłostać, czy pobić, czy skazać na karę śmierci. Jako obywatel rzymski miał trochę taki immunitet. On objawia to obywatelstwo rzymskie i faryzeusze zaczynają się spierać, czy go uderzyć, co z nim zrobić i tak dalej. I w takim momencie, po takich wydarzeniach dochodzi do Pawła takie słowo. Następnej nocy przystąpił do Pawła Pan i rzekł: bądź dobrej myśli. A więc te fragmenty mamy już umiejscowione, a co to słowo mówi nam dzisiaj, droga siostro i drogi bracie? Mianowicie to, że Twoje i moje życie w oczach Bożych jest cenne. To jest niesamowita świadomość. Nie wiem, czy przeżywasz każdego dnia, kiedy otworzysz swoje oczy, kiedy Pan Bóg pozwoli Ci się obudzić, właśnie tę świadomość, że Twoje życie jest w Bożych oczach cenne. Dzięki temu możemy nabierać tych dobrych myśli, o których słyszał apostoł Paweł ze strony Pana, Boga. No bo przecież jak nie cieszyć się z tego, że ten, który nas stworzył, jest naszym Panem, a do tego chce dobra dla nas. Czy masz takie dobre myśli o sobie, o swoim życiu, o swoim każdym dniu? Zachęcam Cię dzisiaj do tego, żebyś właśnie pomyślał przez chwilę o tym, jak ważny jesteś dla Boga, jak Bóg Cię kocha. I chciałbym, żebyśmy teraz, jeżeli nie jest to dla Was problem, króciutko razem się pomodlili i podziękowali Bogu za dar życia i za Jego dobre myśli. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za każdy kolejny dzień, do którego nas budzisz. To dzisiaj dzięki Tobie otworzyliśmy nasze oczy. To Ty dajesz nam kolejny dzień, kolejny rok. To Ty dajesz nam przeżywać różnego rodzaju sytuacje w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że jesteśmy w Twoich oczach cenni, że jesteśmy wartościowi, że jesteśmy kochani, że to właśnie z relacji z Tobą możemy czerpać naszą wartość i godność. Dziękujemy Ci, że jesteś wierny w swojej miłości i prosimy Cię o dzisiejszy dobry dzień dla każdego z nas. O to prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i w Duchu Świętym. Amen. Moi drodzy, życzę Wam wspaniałego dnia i jeszcze przez chwilę chciałem pokazać Wam to niesamowite miejsce. Zapraszam.